Jakie sygnały daje dach, że zbliża się czas jego remontu? Dach stanowi barierę dla całego domu, chroniącą go oraz jego mieszkańców przed czynnikami atmosferycznymi. W związku z tym należy zwracać uwagę na stan jego poszycia i konstrukcji, a jego regularne przeglądy są nie tylko kwestią estetyki, lecz przede wszystkim bezpieczeństwa. Podpowiadamy, na co zwracać szczególną uwagę, jeśli chodzi o stan dachu oraz jakie daje nam sygnały, że zbliża się czas jego remontu. Kiedy wykonać remont poszycia dachowego? W niektórych sytuacjach konieczna może się okazać wymiana całej konstrukcji więźby dachowej, ale w większości przypadków wystarczający okaże się remont poszycia dachowego. Remont pokrycia dachowego jest wskazany lub wręcz nieunikniony, jeśli zaczyna ono przeciekać, a do pomieszczeń mieszkalnych dostaje się woda, która spowodować może wiele szkód. Mamy do czynienia z widocznym uszkodzeniem pokrycia. W takiej sytuacji należy jak najszybciej naprawić połać dachu, aby wyeliminować ryzyko przecieku. O wiele prościej mają właściciele dachów pokrytych dachówką. Czasami wystarczy wymiana poszczególnych elementów, natomiast w przypadku dachów pokrytych blachodachówką lub gątem bitumicznym konieczna będzie wymiana całej połaci. Niska atrakcyjność wizualna pokrycia dachowego może być kolejnym powodem do jego remontu. Nawet najlepiej wykonane pokrycia dachowe po pewnym czasie tracą pierwotny wygląd i wymagają odświeżenia. Kiedy wymiana całej konstrukcji dachu? Zwykle wystarcza remont lub odświeżenie połaci dachowej. Jednak w pewnych sytuacjach możemy być zmuszeni do wykonania przebudowy całej konstrukcji dachu. Wymiany dachu dokonuje się w sytuacjach, gdy konstrukcję więźby dachowej pożerają owady pasożytujące. Więźbę zaatakował grzyb. W każdym przypadku, gdy połać ugina się, a konstrukcja pęka. Powyżej przedstawione sytuacje wymagają jak najszybszej reakcji. Przeoczenie lub zlekceważenie tych zagrożeń może doprowadzić do poważnych konsekwencji, a w skrajnych przypadkach nawet do katastrofy budowlanej. Kiedy jeszcze wskazany jest remont dachu? Jednak remont, renowację czy przebudowę dachu należy przeprowadzić nie tylko ze względów bezpieczeństwa. Na wymianę całej konstrukcji dachowej lub pokrycia dachowego powinniśmy się również zdecydować w sytuacjach, gdy chcemy odświeżyć wizualnie wygląd dachu. Planujemy zaadaptować strych na poddasze użytkowe. Dachówki ceramiczne i cementowe należą do grupy ciężkich pokryć dachowych, a już na etapie projektowania konstruktor bierze pod uwagę ich ciężar. Dlatego też zamierzając wymienić pokrycie dachowe z blachodachówki na dachówkę, powinniśmy wymienić lub przynajmniej wzmocnić konstrukcję dachu. Natomiast zamieniając tylko dachówki na inne, nie musimy się radzić architekta ani wzmacniać konstrukcji więźby dachowej, jeśli jest ona w dobrym stanie. Podczas adaptacji poddasza należy pamiętać o uwzględnieniu ciężaru ocieplenia. W takim wypadku zalecane są konsultacje z konstruktorem. Usuwanie pokryć eternitowych. Właściciele budynków krytych płytami eternitowymi zobligowani są do usunięcia tych płyt do 2032 roku. Obowiązek ten narzucony został przez Unię Europejską. Czynność tę należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Zdemontowane płyty eternitowe zawierające azbest należy natomiast przekazać do utylizacji. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga i do zobaczenia w następnym odcinku.